Witam, z tej strony Mechanik Prawie Precyzyjny. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób wymienić łożyska w kołach do jawki. No to więc zaczynamy. Na sam początek musimy wyciągnąć, tu są takie jak uszczelniacze. Jest to blaszka, kawałek filca. Służyło to po to, żeby uszczelnić łożysko, które prawdopodobnie jest otwarte. W dzisiejszych czasach się nie stosuje takich łożysk. O, zobaczcie. Łożysko jest tutaj. A ten uszczelniacz składa się z takich dwóch blaszek, a w środku jest filc. Podejrzewam, filc już jest wytarty po tylu latach, jest to prawie pewne, więc tutaj pewnie bardzo dużo brudu, piasku, wszystkiego się dostało przez te lata. No to robię analogicznie z drugiej strony. No. Wystarczy podważyć. Pyk. I już mamy. Tutaj troszeczkę więcej nawet smaru jest. Ja Wam pokażę. Ja już to robię drugi raz, bo poprzednie koło już to robiłem. Nie ukrywam, na tamtym się uczyłem. Więc takie fragmenciki Wam pokażę. Jak wyglądało tamto koło, to za chwilę Wam pokażę w tym momencie. A tutaj już mocniej siedzi. O, puściło. Jest. Tu tak samo. No, widzicie, ile tutaj brudu jest. Zobaczmy, co tu się dzieje. No, jak widzicie, po tylu latach to tu smar. To jest kamień. Tutaj jeszcze smar jest. I ten smar, jak widzieliście tam, był kompletnie... Smar był kompletnie twardy. Tutaj ten jeszcze troszeczkę ma jakby konsystencji płynnej. W tamtym kole to też Wam pokażę. Spróbujmy wyciągnąć zegar, który mi się rozpadł. Zobaczcie. Jest. No to będziemy mieć problem. A mały koło jak wyszedł, jak żeście widzieli. No, zegar jest już praktycznie do wyrzucenia. Jest do wyrzucenia. Zegar kompletnie był pęknięty, ale widzę, że tutaj jest to samo. Zegar jest tylko tutaj, ten jeden taki jakby jedno łóżko, a drugie jest, a drugiego nie ma, jest pęknięty. To samo było w tamtym. Łóżko znalazłem. Podejrzewam, że gdzieś może się i nawet dostało tutaj. Chwilę się pomęczymy, ale musimy to wyciągnąć. Normalnie użyłbym do wyciągania zegarów, no ale to tylko muszę być dwa łóżka. Chyba, że spróbujemy w ten sposób. Bardziej brutalny sposób.
Zobaczcie. Teraz dokładnie widać. Zegar jest pęknięty tutaj. Nie ma tego oczka. Poprzednim było to samo. Poprzednie koło też nauczyło mnie jedno, że nie ma nic na siłę. Ma się też coś spieszyć. Mamy nagrzewnicę. Troszeczkę możemy to podgrzać, ale tylko troszeczkę. W ten sposób odwracamy. Do wybicia posłuży mi taki pręt. O. Szukamy. I delikatnie zahaczamy. Tam możemy wyciągnąć to. Czyli wybić łożysko. Zobacz. Dwa puknięcia i łożysko na wierzchu. W środku mamy tę tuleję. To jest taka tuleja dystansowa, która po prostu miejscowia w swoim miejscu łożyska. Dodatkowo mamy takie talerzyki. No tak trzeba będzie umyć. Ten jeden talerzyk powinien być mniej więcej tak to wygląda. One już nie są dystansowe, tylko o, to nachodzi na drugą stronę łożyska, ale my to na razie odkładamy. Łożysko no niby jest nasmarowane i za chwilę wam pokażę, co to było za łożysko tam. Tu łożysko sobie pracuje w miarę dobrze. Ale posłuchajcie łożyska z tamtego koła. Słuchajcie. Jest praktycznie całe zapieszczone. Chociaż tam też były te zabezpieczenia. Chowamy razem z tuleją i tym talerzykiem. Zobaczymy, czy te talerzyki można kupić nowe, czy można stare. No i teraz postaramy się wyciągnąć drugą stronę. To koło jakby już wcześniej było robione, bo tamto pierwsze, na którym się uczyłem, kompletnie to było suche, a tu znowu jest jakby za dużo tego smaru. Nie wiem, od czego to zależy, ale ktoś, kto wymieniał łożyska, a wymienił łożyska, ten, kto wymienił łożyska, no napakował tutaj smaru. Ten smar już jest tak przerobiony, że no, szkoda gadać. Pod spód, żeby się lepiej wybijało, podłożyłem, no można podłożyć kawał drewna. Ja podłożyłem taśmę do malarską, taką dosyć sztywniejszą. No i teraz możemy sobie wciąć i delikatnie pukając. Zobaczcie. O! To jest w środku. No to nie wiem, co to jest. Czy to jest tawot z olejem. Nie wiem, co to miało tu mieć za funkcję. No ale no niezbyt to wygląda. Nie wiem, czy to widać. I tu, jak widzicie, i tu już wiemy na pewno, chyba że gdzieś ten talerzyk tam został, że ktoś drugiej części talerzyka nie włożył tam. Nie wiem dlaczego, więc jedno koło było na pewno robione,
te teraz właśnie co robię, drugie kompletnie nie. A te łożyska to jeszcze w miarę, ale jak już wymieniamy, to wymieniamy wszystko. Brakującą blaszkę spróbuję dorobić z dęka od popularnego napoju wyskokowego. Zobaczmy, czym się uda. No to zaczynamy. Znowu zrobiłem coś, że z nagrywaniem mi się nie nagrało, jak wycinałem ten otwór. No ale mam nadzieję, że to zda swoją funkcję. Zaraz zobaczymy. Blaszka jest troszeczkę cięższa, bardziej taka plastyczna, ale zaraz zobaczymy. Coś tu uda zrobić i zobaczmy, cośmy narobili. Prawdopodobnie ta blaszka ma za zadanie stabilizować tą tulejkę tutaj, przez którą przechodzi później ośka. No i z tej strony tak samo, tylko z tej strony już będzie potrzebny ten z tym wywijasem, żeby to ustalić. O, zobaczcie, już mamy, mam nadzieję, idealnie w osi tutaj tą tulejkę. Dobra, to teraz tak, już to zrobiliśmy i napsuliśmy troszeczkę. Teraz tylko tutaj troszeczkę wyczyszczę, bo widzę, że się brudu dostało i spróbujemy osadzić. Teraz przystąpimy do osadzania łożysk. Łożysko kupiłem firmy FAG. Już wcześniej też miałem z nimi do czynienia. Dużo ludzi sobie je chwali, więc dlaczego nie miało być dobre, eleganckie i już są zamknięte. Te były otwarte i trzeba było smarować. Te już są zamknięte, nasmarowane do końca swojego żywota. Nie powinno to tutaj jakieś trudności nam sprawiać. Uderzymy to przez inne łożysko. No, z tej strony już nie zrobimy tego błędu. Ale najpierw, żebym wypakował łożysko. Nie jest to okrągłe, ale... Ale bardzo ładnie nam wyszło. Oparło się ładnie. Thank you.
nowy zegar. Kupiłem go za 14 zł, znaczy parę zł. Dwie sztuki za złotówkę, więc naprawdę się opłacało. Super, zobaczcie, ładnie wskoczył, obraca się, jest zabezpieczone łożysko, szybko, sprawnie, o, nie było za bardzo widać, o, tutaj muszę trochę przeciągnąć, muszę troszeczkę jeszcze dobić to łożysko. No i robimy drugie kółko, tak samo jak poprzednio, ten tulejka ustalająca i te talerze, które jest tutaj na, praktycznie nas powinien być na stałe, ale tak jest ciśnięty. Założę tutaj łożysko, założę, ja już je założyłem, zobaczcie, w tamtym kole miałem problemy, żeby w ogóle cokolwiek wcisnąć, a tutaj sobie, no jestem, kurde, w szoku. Normalnie sobie włożyłem ręką, także to nie jest tutaj tak super. Aha. Mam jedną stronę. No i teraz może być problem teraz tutaj z ustaleniem tego. O, teraz już mam. Zakładam drugi dekielek. Nie zmieni, bo ładnie nam wszedł. Jeszcze możemy go troszeczkę dobić. O, i tu jest już opór, co mnie też z jednej strony cieszy. Jest. No i zakładamy sobie zegar. Jak poprzednio, to sobie ściskamy. Za wcześnie wyskoczył. Zobaczcie, cyk. No i mamy pewien błąd. Łożysko nie doszło chyba do końca, ponieważ nie możemy wrócić zegara. Chociaż teraz już chyba wskoczył ładnie. Jest, zobaczcie. Ale jeszcze co? Mamy tutaj te uszczelniacze. Ta strona jakby była mocniej wyrobiona. Wbijemy. No i druga strona. Też już dobite. I drugie kółko zrobione. Pierwsze kółko troszeczkę się męczyłem ze zrobieniem, łożysk. Znaczy, pierwsze koło troszeczkę tak jakby było to. To koło jakby było bardziej, nie wiem powiedzieć, wyrobione albo coś. Jak widzieliście, włożyłem łożysko, włożyłem palce. Jak widzicie, wymontowanie i zamontowanie, łożysk nie jest trudna sprawa, prościzna, więc myślę, że każdemu z was się uda. Jeżeli mi się udało, to każdemu z was. Na tym kończę film o osadzaniu łożysk, wymianie łożysk na nowe. No widzicie, jak to wyglądało, zresztą wcześniej wam pokazywałem, jak one się zachowywały. Na tym kończę, proszę o subskrypcję, z tej strony Mechanik Prawie Precyzyjny. No i to by było na tyle.